Dobra, ziomaski, tym razem akordy septymowe, odnośnie oczywiście układu i budowy akordów interwałów na innych lekcjach. Tutaj Wam pokazuję podstawową wersję otwartą tego akordu, czyli z użyciem pustych strun, akord a-moll septymowy, czyli zapis byłby taki a-moll 7 lub w polskim kraju używany jest literka A 7, czyli po prostu literka mała A to znaczy oznacza akord molowy. No i teraz dobra, jak tutaj go sobie rozgryzać? Mamy standardowo tą kratkę. Sześć strun, ok, dobra, jest to zrobione 6 pól. No i teraz A mol 7. No on tutaj mamy, jeśli pamiętacie, układ zwykłego akordu a-moll, to miał palce tu, 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 no i tutaj była pusta struna. O, poprawię tym. I tutaj pusta struna, prawda? Zgadza się. Teraz akord a-moll 7 po prostu ma tutaj pustą strunę. O, w ten sposób. Czyli po prostu ma trzy puste struny. Ewentualnie można tak zrobić, że zagrać tą pustą najgrubszą też. Lub... pokażę Wam za chwilę. Czyli na razie wszystko macie. Czyli po prostu, jeśli miałbym rozpisać to tutaj, to byłoby tak. 0, 0, 2, 0, 1, 0. To byłaby taka wersja tego akordu. Zaraz sobie zobaczcie, jak to będzie brzmiało. Tutaj będą w zasadzie dzisiaj trzy wersje tego akordu. Posłuchajcie sobie, jak to brzmi. I oczywiście nie jest, żadna z tych nie jest jakiś specjalnie jedyną i najlepszą. Tu chodzi po prostu o nasze uszy i nasze rozróżnienie tego brzmienia. I teraz zajmiemy się tą wersją właśnie 002010. Czyli to jest właściwie banał, bo jeśli pamiętacie, jak się łapało a-moll zwykły, a-moll było tak, to tutaj po prostu zabieramy ten palec. Pierwszym i drugim palcem możemy tutaj złapać. Możemy też złapać, niech sobie tylko przyjrzę, możemy złapać też ewentualnie drugim i trzecim palcem lub po prostu trzecim i czwartym. No tutaj kwestia wygody i ustawienia palców. No ja zwykle i tak łapię, pierwszym i drugim. Po prostu mi jest najlepiej, są najmocniejsze. No i teraz uderzamy przez wszystkie struny. Słyszycie, jak brzmi? Oczywiście zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, o naszych pineskach. Akord A ma dźwięk A tutaj. Jest tylko a-moll septymowy, ma tylko dźwięk A na pustej strunie. Nigdzie akurat tutaj się nam on znowu nie pokazuje. Więc właściwie możemy sobie... ok, dobra, zrobiliście. Czyli tutaj mieliśmy pusty dźwięk E. Dźwięk E był też tutaj. Więc po prostu mamy i tak dwa dźwięki E. Trzeci dźwięk z kolei mamy znowu tutaj. Czyli mamy trzy dźwięki E, jeden A, jeden C. Teraz alternatywna wersja to byłaby taka, że się po prostu nie używa tej struny najgrubszej. Więc po prostu to by brzmiało... już zaraz to zmazuję tutaj właśnie. O, X, 0, 2, 0... 1-0. Czyli po prostu mamy w ten sposób. Nie uderzamy wtedy oczywiście najgrubszej struny. Możemy sobie palcem, kciukiem tutaj dotknąć, żeby nie było dźwięku. I teraz mogę też przez wszystkie uderzać. On brzmi tak. Pierwszy brzmiał tak. Dobra, trzecia zmiana, jaką tutaj mamy w tym akordzie, to jest dźwięk, jaki można użyć. Byłby dźwięk tutaj, na trzecim progu. Dźwięk G
bo G jest tu i G też jest tutaj, czyli mamy dwa dźwięki G w tym wypadku i teraz posłuchajcie, jak ta wersja brzmi. No tak, podstawowa wersja byłaby tak, pierwszym, drugim palcem łapiemy, a ten dźwięk G, no tutaj raczej trzecim, ewentualnie małym, chociaż nie wiem, czy jest sens, ponieważ to wtedy ten palec serdeczny jakby nie ma żadnego progu, no nie wiem, trochę jest ciasno, trochę dziwnie jest. Czyli mamy tak, no i teraz po kolei zagramy, oczywiście przez wszystkie struny teraz, nie? Ups. Dźwięk G. Czyli tak, pierwsza wersja. Jaka była pierwsza wersja? Pierwsza wersja. Druga wersja. No i trzecia. W zasadzie wszystkie trzy są fajne, kwestia waszej po prostu interpretacji, użycia i to jak wam brzmi ta, na waszej własnej gitarze. Także papatki. Zapraszam cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Sklep Rockday lub na Allegro. Papatki.